tvpodkarpacie.pl. Na spotkaniach z mieszkańcami miasta kończy swoją kampanię przed drugą turą wyborów na burmistrza Sanoka Wojciech Blecharczyk. Szanowni Państwo, kiedy skończyła się pierwsza tura, kiedy zdobyłem największą ilość głosów, walcząc w pojedynku 3-1 i uzyskując dobry wynik, a walczyłem przecież z bardzo mocnymi, walczyłem z osobami funkcyjnymi, panią wicewojewodą, panem wicemarszałkiem, urzędującym starostą. Chciałem przekonywać do tego wszystkiego, co stanowiło kontynuację mojego działania. Kiedy przed nami druga tura, starałem się dodatkowo w poszczególnych dzielnicach organizować spotkania, przedstawiając wszystkie te argumenty, które stanowiły sprawozdanie z mojej działalności, jak również podkreślając plany. Na każdym z tych spotkań podkreślałem rzecz bardzo dla mnie istotną. Przede wszystkim chciałem dementować wiele nieprawd, które pojawiały się w różny sposób na sanockich ulicach, w różnych miejscach, pod różną postacią. Prawdę trzeba przedkładać. O prawdzie muszą wiedzieć wszyscy mieszkańcy Sanoka, jaka ona jest faktycznie. Media sanockie, pokazując listy, wezwania, petycje, poparcia moich kontrkandydatów, czy też kontestatorów moich działań, wskazują wiele nieprawd. I o tych nieprawdach było również dzisiejsze moje spotkanie podsumowujące tą właśnie kampanię wyborczą przed drugą turą. Wreszcie, drodzy Państwo, w gazetach sanockich, w portalach internetowych staram się na bieżąco dementować wszelkie nieprawdy. Tak też dzisiaj jest. Dlatego prosząc o Państwa zapoznanie się z tymi materiałami i wnikliwą ich analizę, proszę równocześnie o wyciągnięcie wniosków. Wniosków oceniających moją pracę, moje zaangażowanie, a jeżeli znajdziecie Państwo tam wniosek, który da mi szansę, który pokaże, że mogę jeszcze następną kadencję pracować dla mojego miasta, dla Sanoczan, to proszę o Państwa głos w tych wyborach, niedzielnych wyborach. Zarówno tych, którzy głosowali do tej pory na mnie, w części na pewno tych, którzy głosowali na moich kontrkandydatów, ale zwracam się też już z prośbą do tych Sanoczan, którzy nie poszli w pierwszej turze na wybory. Drodzy Państwo, proszę o Państwa głos. Proszę o głos dla Sanoka. Zacznę od rzeczy, która dzisiaj została przeze mnie przeczytana i przez moich współpracowników również, a mianowicie artykuł jednego z sanockich przedsiębiorców, który ogłosił swój kolejny głos na łamach jednej z gazet sanockich i tu mi było przykro. I w ani jednej linijce wynurzeń tego pana, przedsiębiorcy sanockiego, nie mogłem się doszukać bodaj jednego pozytywnego aspektu funkcjonowania mojej osoby w tym mieście przez wszystkie lata. Bardzo długo już, i to trwa w zasadzie już ponad 2,5 roku, a może nawet 3, z działalnością takiej organizacji, która się nazywa ONR i Ruch Narodowy. Dwie bardzo głośne organizacje w skali całego kraju, które tu u nas w mieście, w regionie i jak mówię w całym kraju, przyjęły taką formułę działania, jaką przyjęły. Zwalczać wszystko, zwalczać wszystkich, bo wszystko jest źle, bo wszystko jest nieprawdą, bo wszystko jest rozkradaniem państwa, bo wszystko jest oszukaństwem, szalbierstwem i tak dalej, i tak dalej. Nie godzę się z tym. Nie godzę się z tym. To nieuczciwe, to nieprawdziwe. To jest tylko i wyłącznie oparte na kreowaniu jakiejś takiej katastroficznej wizji funkcjonowania danego samorządu, w tym momencie mnie w Sanoku i mojej osobie i instytucji i osoby prywatnej także, kierującej działalnością tego miasta w każdym jednym wymiarze gospodarki komunalnej, nie godzę się z tym. Są granice przyzwoitości. Ktoś powie, ale nie w polityce. A dlaczego nie? Ale dlaczego nie? Są granice przyzwoitości w relacjach radny, rada miasta, organ wykonawczy, wójt, burmistrz, prezydent. A dlaczego nie? Proszę Państwa, pamiętam, co wyprawiano ze mną i z moimi współpracownikami przy dochodzeniu do finału jakiejś realizacji inwestycji w mieście. Czy to był
rynek miasta, główny z ulicami, te kolory majtkowe na kamienicach i tak dalej, ta czerwona kostka. I kiedy realizowaliśmy każdą inną inwestycję, zawsze było źle. Zawsze było coś nie tak. A komu to potrzebne, a dlaczego, a po co, a na co i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że się mylę. Chyba, że mi Państwo podpowiecie, że faktycznie coś było przyjęte bez głosu krytyki w mieście, ale ja się nie doszukałem czegoś takiego. Zawsze wszystko źle. Zawsze jedna wielka kontestacja tego naszego wspólnego przecież dorobku. I dzisiaj, kiedy sam sobie siedząc zadaję pytanie, no tak, ponosisz konsekwencje tego, ty, Wojciech Blacharczyk, burmistrz Sanoka, że decydując o podjęciu tak ważnej inwestycji w mieście, która zabezpieczy gospodarkę wodno-ściekową na kilkadziesiąt lat, wziąłeś na siebie odpowiedzialność jednak wzrostu cen. Proszę Państwa, udział własny w tym dużym projekcie zdecydowaliśmy wspólnie, że musi być oparty na obligacjach, które zostać muszą wypuszczone nie przez miasto, tylko przez spółkę. A dlaczego w tym momencie podkreślam to nie przez miasto, tylko przez spółkę? A tak, muszę to w tym momencie powiedzieć, bo na przykład miasta Krosno czy Rzeszów, które są podawane jako przykład miast, które takie inwestycje zrealizowały, a cena u nich jest niższa za metr sześcienny, no tak, ale drodzy Państwo, tam zrobiło to miasto. Tam miasto było inwestorem, więc to zabezpieczenie i później mechanizm wsparcia, nie wypuszczanie obligacji, tylko danie pieniędzy budżetowych, spowodowało to, że łatwiej przełknęli to. Klepsydra to kawałek papieru. Klepsydra to kolor czarno-biały. Klepsydra dla normalnego człowieka kojarzy się zawsze z czymś smutnym, nieszczęśliwym i tak dalej, i tak dalej. Ale dotyczy zawsze czegoś martwego. Zawsze czegoś już, co było, co odeszło. Więc jestem zdumny, że sformułowano, mówię, parafrazując oczywiście, że tam się pojawił taki zapis. Umierający Sanok, czy jak to było? Agonia Sanoka. Jeżeli dla agonii Sanoka pojawiła się już klepsydra, to znaczy, że agonia padła i że zacznie już tylko być dobrze. Tak, proszę Państwa. Oczywiście jest to parafraza. Ale tam w tej króciutkiej biografce tego Żyka na tej klepsydrze pojawiło się kolejnych wiele nieprawd. Nieprawdy z tą wodą, nieprawdy z upadkiem zakładów przemysłowych za mojego funkcjonowania w mieście i tak dalej, i tak dalej. Kilka tych akapitów jest, do których się też za chwilkę odniosę. Na konferencji, która się, jak wspomniałem, odbywała równolegle, pojawia się argument, że będą walczyć o to, jeżeli burmistrzem miasta Sanoka zostanie wspierany przez pana marszałka, że będą walczyć o to, żeby drogi wojewódzkie to przejęły i zrealizowały. Aha. To jak będzie kto inny, czy X, czy Y, to nie zrobią tego, tak? A gdzie ta pozycja listy rankingowej? Gdzie te deklaracje wszystkie? Poddaje się już w niedzielę ocenie. Poddaje się ocenie, czy tylko moich ostatnich 4 lat pracy? Nie. Bo ja wiem jedno, wiecie Państwo, dojrzałem do tego. Dojrzali do tego wszyscy ci, którzy piastują podobne funkcje wójtów, burmistrzów czy prezydentów w innych regionach kraju i są już po 4-5 kadencji. Bo trzeba całość oceniać długofalowo. Bo kadencyjność w funkcjonowaniu samorządu jest zawsze ograniczeniem. Jest zawsze ograniczeniem. Poddaję się tej ocenie, zobaczymy jak wyjdzie. Chciałbym przekonywać jeszcze ludzi do tego, że i te artykuły gazetowe z pierwszych stron gazet dzisiejszych, i portali internetowych,
I wszystko to, co spotyka mnie teraz na co dzień w ciągu tych ostatnich dni, to nieuczciwości. To bardzo nieelegancka gra polityczna. To wreszcie wskazywanie rzeczy, które nie wystąpiły w funkcjonowaniu miasta. Jeżeli ludzie uwierzą w to, przegram. Jeżeli zaś będą mieli nutkę niepokoju, a może to faktycznie gra polityczna, to będę miał szansę. Całe wystąpienie Wojciecha Blecharczyka w oddzielnym materiale filmowym. tvpodkarpacie.pl